20:40 i właśnie zaczynamy wyprawę po fajerwerki. Właśnie jedziemy na PKS. Niedługo pewnie tam będziemy. I mam do Was taką pewną informację, a mianowicie planuję zmienić trochę nazwę kanału, gdyż Marcinator 508 Piro jest trochę zbyt skomplikowana dla wielu i często zapominają te 508 i mylą to. Więc myślicie, że zostawić Marcinator Piro czy tylko Marcinator? Właśnie nad tym się zastanawiam. Piszcie Wasze sugestie w komentarzach i zobaczymy. Myślę, że tak będzie lepiej, łatwiejsza nazwa do zapamiętania. No i to by było na razie na tyle. Widzimy się potem. Jak widzicie, dotarliśmy na PKS i będziemy jechać sobie tym o godzinie 10:30 do Szczecina. Więc widzimy się już tam. Do zobaczenia. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for a young nigga with a dollar and a dream, and these Nikes on my feet, trying to stay up out the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats. Instead of on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap. But shit, I'm like a cheap head honcho. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Been working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So one day they'll be calling me great, just call me Gonzo. But I'm never acting, nor is anybody pulling strings. Everything I have came from sacrificing everything. I traded working 9 to 5 for the minimum, for working non-stop. So my life be like a cinema screen. But in the end, I wouldn't have it any other way. Got on my knees and for this rap to work is what I prayed. And that was happening, crunching numbers like Captain, a serial killer, compelling listeners with this fashionable word. Never acting my verbs, but truly fashion to serve. Not only masses, but curves, not just the hood, but the birds. Know you hear it every time I grace the mic. Then I give it to God, feeling blinded by the lights in this song. To co już dojechaliśmy, teraz trzeba iść po fajerwerki. These haters only gas me up and then I mash the throttle. Being shrinkers think it's safe to say should drop the bottle. Cause what I'm spitting is proof and truth is hard to swallow. When rappers losing their heads, that's where the Sleepy Hollow. Nowadays they trying to flex, Johnny Bravo. And I'll be Rocky in his second fight against Apollo. Underdog, but you see I won the war. Asking me if I could spit is asking me to raise the bar. Dobra, paczka już odebrana, zobaczymy co jest w domu. Czasem teraz chodź go. Skrytki, bo idziemy na dalsze za kogoś jeszcze nie, więc widzimy się w domu, zobaczymy co tam jest. No i co, no tyle, pozdro. A co do sklepu, fajna atmosfera, bardzo miły pan. Więc bardzo polecam. Sklep w opisie. Siema, jak wiedzieliście, byłem 2 dni temu w Szczecinie i teraz pokażę wam, co tam zakupiłem, bo chyba to Was najbardziej interesuje. Więc na pierwszy ogień idzie wyrzutnia Exclusive Collection SN2127. Jest to wyrzutnia klasy drugiej, kaliber 20 mm, 7-strzałowa. Mała, niepozorna, ale może być fajna. Następnie zakupiłem takie 2 czołgi. Zobaczymy, jak one będą się sprawować. Potem mamy też 2 paczki cyrkoblic do wielkiego testu cyrkoblic. Już niedługo na kanale, jak wcześniej wspominałem. Następnie mamy tu jednostrzałowca firmy Europyro. Kaliber 30 mm, NEK 17,2 g.
efekt złoty, złota korona. Następnie wyrzutnia materia, tak się nazywa, nie wiem. Klasa druga, NEC 288 gram. Instrukcja obsługi. Czyli to jest chyba kaliber 25 mm. Następnie wyrzutnia kabaret. Już żeby ją otworzyć. Góra złota. Tutaj mamy jeszcze dwie paczki korsarzy, są dwustrzałowe, każdemu pewnie znane. Tutaj mamy Explosive 10, to jest niby 10 karabinków po 70 strzałów każdy, jakby zapały. I na koniec mamy 10 paczek cyrkowic firmy Tropic. Klasa trzecia. Cóż, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą. Piątą i dziesiątą. To znam tylko jedynie paragonik. Ta mniejsza. Pusty karton. No i co? To było chyba na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie stawienia łapki w górę, o komentowaniu oraz subskrybowaniu mojego kanału. I to było na tyle. Pozdro.